Dobry wieczór Państwu. Muszę powiedzieć, że Państwa obecność w tym miejscu, w tym czasie jest dla mnie, jak to powiedzieć, siłą powodującą, że serce rośnie, bo czas jest, jak Państwo doskonale wiecie, niekoniecznie bardzo sprzyjający. Mamy piękny czerwcowy wieczór, toczy się mecz Rosja-Arabia Saudyjska, zaczął się mundial, wszyscy żyją czymś innym, a my dzisiaj rozmawiać będziemy o tak zwanym Samuelu Zborowskim. Kiedy ustalaliśmy z Markiem Toszyńskim ten termin, szczerze powiedziawszy, kierowałem się przede wszystkim dostępnością naszej sali, która jest dość intensywnie wykorzystywana i nie zdawałem sobie sprawy z tego, że właśnie w inaugurację mundialu to spotkanie organizujemy, ale jest tej przypadkowej zbieżności coś, co kiedyś Krzysztof Łutkowski powiedział, to ciągle powtarzam, że przypadek jest najwyższą koniecznością, więc to, że świat o mundialu, a my o słowackim, wydaje mi się bardzo szczęśliwą okolicznością. Pozwólcie Państwo, że przedstawię naszych gości, może w takiej kolejności, jak Państwo siedliście. Pani profesor Maria Prusak, Instytut Badań Literackich, Państwo doskonale wiecie, pani profesor zajmuje się edycjami różnych wielkich tekstów, ale też jest znawczynią teatru i naszym częstym gościem, z czego bardzo się cieszymy. Profesor Krzysztof Rutkowski, pisarz, znawca Mickiewicza i wielu innych tajemnych rzeczy, pasażysta i raptularzysta zasłużony. Pan profesor Hieronim Grala, historyk, znawca relacji polsko-rosyjskich, historii Rosji, historii Polski. Dzisiaj jako specjalista od Samuela Zborowskiego, tego pierwszego Samuela Zborowskiego w naszym gronie, sprawca tego całego zamieszania, czy sprawcy tego całego zamieszania, pani Ewa Mirkowska i pan Marek Troszyński, redaktorzy, pani Ewa redaktorka, pan Marek edytor tej książki, pan Paweł Smagała, który będzie nam Słowackiego przywoływał w jego tekstach. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja po raz pierwszy usłyszałem o projekcie takiego niestereotypowego wydania Samuela Zborowskiego, tak zwanego Samuela Zborowskiego, w 2009 roku na takiej konferencji, którą organizowaliśmy w Instytucie im. Grotowskiego, która się nazywała Słowacki Grotowski rekontekstualizacja. Ona miała bardzo uczony tytuł i wtedy Marek Troszyński w czasie swojego wystąpienia zaczął opowiadać o takim marzeniu, jak Samuela Zborowskiego należałoby wydać, żeby to wydanie w jakiś sposób oddawało niezwykłość tego tekstu. Tam wtedy był taki pomysł, żeby zrobić to internetowo z hipertekstem, z przejściem pomiędzy wariantami i takimi pomysłami bardzo technologicznie zaawansowanymi. Książka, która jest powodem naszego spotkania, czyli książka, której okładkę Państwo widzicie, Alchemia rękopisu Samuel Zborowski Juliusza Słowackiego, jest książką, tak powiedzieć, tradycyjną, ma swoją wagę, także fizyczną, ale jest to książka, która, jak po raz pierwszy otrzymaliśmy ją w Instytucie, tośmy z Dorotą Buchwald po prostu zaniemówili nad nią i nad jej urodą, ale też za chwilę nad jej znaczeniem i wagą. Myślę, że to jest jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej kulturze tych lat, to, że ta książka się ukazała, to, że ten tekst tak długo obecny w zupełnie innych odczytaniach i w innych wariantach w takiej wersji został nam dany wreszcie do poznania. Ponieważ tak się umówiliśmy, że zaczniemy jednak od Słowackiego, to było tylko wprowadzenie, które bierzemy w nawias i bardzo proszę z tego o pierwszy fragment. Tu rozkazały duchy przyjść i czekać. Raz mi się ciemne niebo wyiskrzyło, gwiazdy zaczęły w różnych stronach szczekać. Serce mi w łonie zatrwożone biło, jakby na sądzie i rozpaczą zdjęty, jakoby wirem głosów ogarnięty stałem. Nareszcie tak mnie owe głosy dręczyły, żem wstał, wyrywając włosy jak potępieniec. Teraz okolica, cicha i srebro, różany księżyca, zda się tęczami, wewnątrz wskroś przesiąkło. Coś w tej naturze niby serce zmiękło i zesmutniało i nie jest tak ciemną, jakby litością przejęta nade mną. Cyt, słyszę głosy, lecz bardzo z daleka.
Gdy wyrośniesz na człowieka, staną ci sny jak liczny wróg i stworzysz świat, jak tworzy Bóg, ale nie świat realnych scen, lecz nikły świat, jak ze snu, sen. I złamiesz świat i pójdziesz wbrew wojskami mar, przeciwko ciał i będziesz myśl przemieniał w krew. Nam dawał moc i od nas brał i będziesz król, lecz będziesz sam. Albo więc idź, albo się złam. Lecz jeśli duch przełamiesz twój, jeśli ty nas odgonisz w mgłę, to w ten czas drżyj, a silnie stój, bo my jak psy jesteśmy złe, spękniętych serc, serdecznych cisz, drwimy jak grom, co bije krzyż. Bardzo dziękuję. Świat jak ze snu sen. Ten świat w książkę zamienił Marek Toszyński z pomocą pani Ewy Mękowskiej. Powiedzcie proszę, co to jest za książka? Coś takiego zrobili dla tych, którzy być może jeszcze tej książki nie widzieli. I powiedzcie, dlaczego to trzeba było zrobić? Zacznę od tego, od początku tej mojej pracy nad książką, ponieważ on, ten początek był też teatralny, mianowicie Teatr Polski w Bydgoszczy, który zamierzał wystawić Samuela Zborowskiego. Ludzie, którzy nad tym pracowali, zdawali sobie sprawę z pewnej ulotności tego tekstu i niejasności, które wokół niego są zgromadzone. I zgłoszono się do mnie, żebym przygotował no, jakiś tekst, na którym mogliby się oprzeć inny niż te wszystkie wydania. Czyli po prostu transliterację rękopisu. I właściwie taki pierwszą transliterację, taką przed 15 czy 20 korektą, której efektem jest ta książka. On był, zaistniał właściwie na scenie w marcu 2015 roku podczas premiery i kolejnych wystawień. No to taki był początek. Zajmowałem się dramatami późnymi Słowackiego, właśnie tymi takimi no, niedokończonymi. Właściwie zacząłem od Zawiszy Czarnego. Samuel Zborowski był zawsze dla mnie takim właśnie punktem dojścia i czymś, do czego podchodziłem jak do jeża. I gdyby nie ta właśnie sytuacja trochę przymusowa, że ma zaistnieć na scenie, to myślę, że jeszcze bym odkładał tę pracę na dłużej. Oczywiście biorąc się do tej pracy, nie miałem pojęcia, do czego się zabieram. Mianowicie no, rękopis zaczął powoli odsłaniać swoje tajemnice. Teraz to jest cały rękopis kart 38 razy 2 plus 3 karty tu na dole, nie wiem czy są widoczne. To są kopie Januszewskiego. Na początku tam u góry mamy zaznaczoną kartę, która prawdopodobnie znikła, ponieważ dramat jest nie tylko nieukończony przez autora, ale uległ również mechanicznemu uszkodzeniu. Czyli nie wiadomo, czy mechanicznemu. W każdym razie pewne karty zginęły i są niedostępne, więc są to początek, nie mamy początku. Nie ma, pomiędzy kartą szóstą a siódmą jest luka. Ta luka właściwie jest no w ten sposób została zidentyfikowana, że nie ma rymu, że kontynuuje rym z poprzedniej strony, ale nie z szóstej. W związku z tym prawdopodobnie musiała być tutaj karta jakaś zaginiona. I na końcu mamy trzy karty, które trzeba było wydawać z kopii sporządzonej przez wuja Januszewskiego, który te kopie sporządził jeszcze w momencie, kiedy rękopis posiadał te ostatnie strony. To jest no, szczególnie ważne. Znaczy, oczywiście nie mamy tutaj tych bardzo ważnych i mocnych miejsc tekstologicznie, czyli ani początku, ani końca. A koniec mamy taki właśnie pod znakiem zapytania, dlatego że no, mamy go w nieautorskim przekazie wuja Januszewskiego. O tym jeszcze może za chwilę
chyba powiem. No więc to jest po prostu cały tekst. Jak widzimy, jest pisany w dwóch, czasami w trzech kolumnach. Ten cały środek tutaj jest bardzo źle czytelny, ponieważ pisany jest dosyć szeroko, w dwóch kolumnach, które prześwitują, także czasami napis z drugiej strony wchodzi napis ze strony wierzchniej. Jest naprawdę bardzo, bardzo trudno czytelny. Jest bardzo dużo skreśleń różnych, bardzo dużo wariantów i poprawek. No, czyni rzeczywiście ten tekst no, ogromną taką łamigłówką. Tutaj mamy znowu kolejne karty, ale już według tylko tego, co zostało, czyli według transliteracji, czyli tego tekstu, który mamy, bez zaznaczania tych luk, kolorami pozaznaczane są miejsca, z którymi kolory oznaczają sposoby, w jaki postępowano z tym tekstem, w jaki postępowali edytorzy. To jest oczywiście taki rodzaj indeksu obrazowego, który odnosi się do wydania Kleinera. Tutaj, no tak powiem przykładowo, o co chodzi, bo chyba nie mam tutaj... No, mamy rozmaite możliwości, w jaki sposób ten tekst został zaklasyfikowany. Mamy tekst nieskreślony w rękopisie, a usunięty z edycji. Mamy tekst nieskreślony w rękopisie, a zastąpiony fragmentem z innego rękopisu. Kuriozalna historia. Tekst skreślony w rękopisie i usunięty z tekstu głównego edycji. No to jest jeszcze można, zrozumieć, prawda? Tekst skreślony w rękopisie, ale uznany przez edytora za część tekstu głównego. Czyli mamy decyzję autorską o wykreśleniu, natomiast edytor z pewnych powodów przywraca. Mamy tekst skreślony i nieuwzględniony w edycji i uzupełnienia dramatu tekstem z kopii Januszewskiego. Tutaj na dole jest jeszcze pokazany ten szczególnie zawiły fragment na stronie 7, kiedy był kłopot z połączeniem, jakby z wyprodukowaniem, wykreowaniem ciągłości akcji pomiędzy kartą 6 a 7, której nie było. I w związku z tym na karcie 7 dokonano całego szeregu rozmaitych przestawień, które i skreśleń, i przestawień, które miały w jakiś sposób zamarkować ten fragment dramatu. To jest początek aktu trzeciego. No tak, tutaj jest przykładowa karta. Widzą Państwo, tu widać też te przebitki. Jest ona napisana dosyć wyraźnie. Tę kartę tutaj przykładowo wybrałem, dlatego że jest to miejsce takiego najbardziej zadziwiającego edytorskiego, nie wiem jak to powiedzieć, blamażu. To jest w powiększeniu fragment, to jest chór duchów, w którym występuje... I proszę, i znikło wszystko. Nie umiem. Nie umiem. Gdzież piekło? O, już jest. Tak. Tak, ponieważ tutaj mamy wyraz gibelin, napisany bardzo wyraźnie, na pokreślonej stronie. I ten wyraz we wszystkich wydaniach był odczytywany i wydawany jako gobelin. Nie gibelin, a gobelin. Gibelin, przypominam Państwu, no w ten sposób metaforycznie określano Dantego. I ten chór duchów, gdzież piekło, cała ta część... A może go posłuchamy? Tak, posłuchamy. Tylko jeszcze powiem, że właśnie jest to, że w ten sposób zostało usunięte odwołanie do Dantego, do jego wizji piekła, która miała ogromne znaczenie i w całej systemie genezyjskim słowackiego. I Dante był tym przykładem, z którym dyskutował. Gdzież piekło? To widmo, babie. Ten dawny gibelin stary. Te blade słońcem jedwabie. Gdzie zmarł, już się stały mary, z kolorów słońcem wypite. Gdzie jest to zwierciadło zbite, gdzie obraz na pajęczynie? Widział, że kto strumień, skrzynie z cedrów starych, smolnej rdzeni, pełne trupów i płomieni, ogniem nakryte, gadem
Szedłże kto grzeszników śladem, a zląkł się ogni piekielnych? Gdzie i który z nieśmiertelnych wierzył w nieśmiertelność żywą, ognistą i robaczywą i żywotowi wydartą? Kto nad tą spalną kartą żywota, stojąc u brzega, widział, jak skra za skrą biega i ogniów mrowisko chodzi? Kto był na Charona łodzi i w mgieł okropnych zamęcie słyszał tej łodzi stuknięcie żałosne o brzeg piekielny? Kto ze mną w łódź pełną trupa nie wstąpi, jeżeli dzielny, i nie odbije od słupa, na którym życia latarnia obaczyć, co za męczarnia dla tamtych mar zgotowana. A tamte głupie mary, co tu żywota sztandary dla próżnych strachów rzuciły? Gdzie są te stracone siły, która z dusz na ziemi zgasła, czy ojca? Krzyknijcie hasła, których duch umarły łaknie, a wrócą, żaden nie braknie. Czy żebrak, czy pan, czy książę, czy człowiek ubogi zdyma, żadnego grób nie zatrzyma, żadnego ogień nie zwiąże, wąż nie przykuje do trumny. Teraz jeszcze, zanim przeczytasz następny fragment. Następny fragment jest też takim bardzo ciekawym i dosyć niezwykłym nadużyciem edytorskim, ponieważ Kleiner znalazł fragment z Samuela Zborowskiego umieszczony jako wpis w albumie Panien Branickich i uznał, że należy wyciąć ten fragment z rękopisu i zastąpić go tym fragmentem znalezionym w Sztambuchu. Mówiąc prawdę, to czytając rozmaite teoretyczne rozważania Kleinera, sprzeciwiał się tego typu rozwiązaniom zawsze. To znaczy nie wolno nigdy pod żadnym pozorem robić tego typu kontaminacji. Tutaj doszedł do wniosku, że ponieważ ten fragment właściwie jest tylko lepiej stylistycznie wykończony, w związku z tym wśród inne mniej wykończone można go wstawić. Nie zauważył przy tym, że jest tam znacząca, znaczy nie zauważył, czy może zlekceważył to, że w tej antystrofie, która pojawia się, która jest jako wiersz w Sztambuchu wpisana, pierwszy wers brzmi: duch życia to anioł dumny. Natomiast tutaj mamy: duch życia to rycerz dumny. Tam jest dużo więcej drobnych poprawek po drodze, ale przede wszystkim właśnie chodzi o tego rycerza bądź anioła. I wiadomo, że wpisując panną do Sztambucha przybierał trochę inną postawę, prawda? I ten anioł był bardziej na miejscu. Natomiast tutaj w tym dramacie absolutnie na miejscu jest rycerz. I wyrzucenie tego fragmentu i zastąpienie go fragmentem tym sztambuchowym, no jest właśnie jednym z, znaczy takim drugim wielkim kuriozum tych dotychczasowych edycji. Duch życia to rycerz dumny i ciągle idzie do góry. Czasem przed prawem natury, jako przed piorunem stanie, zbladnie i siły natęży i skoczy w ognie otchłanie. Wskoczy i piorun zwycięży i powraca z błyskawicą. Aniołem i gołębicą spokojną, bo jaki wieniec. Nie pójdzie z myśli orężem ten duch, ten wieczny młodzieniec, co dzieckiem uleci w burzę, a z burz tu powraca mężem i królem, całej naturze odartej ze strachów, z ciemnic, rozdziewiczonej z tajemnic. Dziewicy, co wiek za wiekiem rumieni się przed człowiekiem i drży, i staje się blada, i na piersi miłośną pada. Paląca tak jak pochodnia, jako niewolnica wschodnia, w koronie z gwiazd i z miesiąca, w ramionach człowieka mdlejąca, wieczna kochanka rycerzy.
bo ten, kto w piekło wierzy... Tak, to jest powrót do tej wizji piekła, tak, to zakończę. Tej starej siatki pajęczej, gdzieś na płomienistej tęczy, płonącej duchem, się lęka. Ale ten, przed którym pęka, ten świat objęty ramiony, miłością serca skruszony, z tajemnic wypowiadany, jak nimfa jasna i złota, ten tylko będzie wpisany w ostatnie księgi żywota. Dziękuję. Ideą książki było, żeby ten rękopis, który tak, nie chcę powiedzieć lekceważąco, ale no z pewną taką swobodą charakterystyczną dla wcześniejszych edytorów, no jeszcze w pierwszej połowie, nawet w drugiej połowie XX wieku wydany, żeby ten rękopis opublikować w podobiźnie i z transliteracją, no dlatego, że oczywiście to pismo Słowackiego, chociaż jak Państwo tutaj widzą na przykład tutaj od góry, ono momentami jest zupełnie nieźle czytelne, tam gdzie nie mamy dużo skreśleń, tam gdzie nie mamy takiego pośpiechu, tam gdzie nie mamy tych zawilgoconych kart, które powodują pokrywanie się, że nachodzenie tych zapisów z wierzchu strony i spod spodu, to te momenty są ładnie kaligraficznie napisane. U Mickiewicza nie można znaleźć chyba takich fragmentów tak dobrze czytelnych. To jest brudnopis. No właśnie. A oprócz tej transliteracji w drugiej części wydrukowaliśmy coś, co nazywam transkrypcją diachroniczną, czyli tekst wydany w kolejności, w wydedukowanej czy zrekonstruowanej kolejności pisania. To wiadomo, że są pewne znaki, które pozwalają na odtworzenie kolejności pisania. Znaczy, no taka banalna prawda jest, że się zaczyna od lewej u góry, prawda, dwie kolumny i tak dalej, ale system skreśleń, prawda, czy było ono robione w trakcie pisania, czy było robione później, już nie ma miejsca na wpisywanie, prawda, bo jeżeli było to w trakcie na bieżąco, no to wtedy oczywiście jeszcze miał pustą kartkę i nie ma tego ściśnienia. Późniejsze napisy, więc tutaj postanowiłem spróbować zrekonstruować wszystkie te skreślenia i umieścić je w porządku chronologicznym, czyli na początku jest zawsze wersja skreślona, czyli ta pierwsza. I potem następuje ta poprawiona, czy druga, czy trzecia z kolei wersja, bo tych warstw jest oczywiście czasami więcej. I to też jest, no to są rzeczy, które były ukryte w takich działach wariantów, do których jakby nie było dostępu. A moją ideą było to, że jednak liczy się ten ruch myśli, ta praca autorska, właśnie to tworzenie, jak ono idzie, prawda, co ulega zmianie. I to właśnie od pierwszej strony można, już to przytoczę z pamięci, jak jest takie pytanie, pytają tego Eoliona, prawda, co widzisz, to w pierwszej wersji jest, że nic nie widzę, a potem jest, i opowiada, a potem jest skreślone i potem opisuje, co widzi, prawda. Czyli mamy takie napięcie, że ta myśl twórcza autora i zostawia właśnie w przypadku takiego wydania, zostawia to napięcie, prawda? Widzisz, nie widzisz, widzisz coś, co ma jakiś podejrzany charakter, prawda? Co widać zarazem i tego nie widać i tak dalej. Bardzo ciekawe są te połączenia. Oczywiście w tej części diachronicznej zostały umieszczone tylko większe skreślenia, to znaczy takie, które mają sens, jakiś taki budowa już sensu syntaktycznego, to znaczy coś, co było budowane jako zdanie. Tam poszczególne wyrazy można odnaleźć w transkrypcji tej topograficznej. Natomiast tutaj są tylko już takie fragmenty większe sensu, właśnie takie, gdzie można znaleźć te takie konkurencyjne sensy, czy powiedzmy sobie rośnięcie, czy zmiana tych sensów. Była to bardzo żmudna praca i wymagała ogromnej ilości korekt. Oczywiście
Oczywiście w ostateczności ostatnie odczytania były czynione na autografię Vossolineum. Muszę tutaj przy okazji powiedzieć, że przez kilka ostatnich lat wszystkie autografy znajdujące się, rękopisy Słowackiego znajdujące się w Vossolineum, a to co przetrwało do naszych czasów, to w większości znajduje się w Vossolineum, zostały ponownie nie zrekonstruowane, jak to się mówi, zrewaloryzowane, zostały wyjęte, one były w sposób tragiczny dostępne, to znaczy one były, poszczególne karty były wklejone w takie paspartu, także klej i brzegi paspartu, jeżeli poeta niesforny dochodził z napisem aż do brzegu kartki, no to było przyklejone. Więc te kartki zostały odklejone, wyjęte z tych paspartu. Teraz no, jest dużo lepszy dostęp do tych tekstów, chociaż widać zniszczenia przy brzegach kartek, które ten klej porobił. Oprócz tych takich bardzo, powiedziałbym, no, spektakularnych znaleźlisk, jak ten gibelin, czy ta samowolka z antystrofą, duch życia to rycerz dumny. Oczywiście było jeszcze dużo więcej rozmaitych, po drodze udało się sprostować rozmaitych, czy to błędnych odczytań, czy opustek, które się zdarzyły. Wcale nie jestem pewien, że przy tak ogromnym, tak zagmatwanym materiale mamy do czynienia już z edycją, która załatwia sprawę raz na zawsze. Takiej sytuacji raczej nie ma. Jedno, co można powiedzieć, to to, że w momencie, kiedy dajemy rękopis, wtedy ten rękopis zawsze jest dostępny czytelnikowi i to, te wszystkie błędy, które popełniliśmy pomiędzy rękopisem a odczytaniem, poszczególnymi lekcjami, no oczywiście są do zweryfikowania, to jest taka autodenuncjacja, prawda? Pokazujemy swoją pracę, pokazujemy jej źródło i podstawę. No głównie chodziło właśnie o wydanie źródłowe, wydanie źródła tekstu, który tak wielokrotnie był wydawany z tymi edytorskimi rozmaitymi pomysłami. No z tymi, jeszcze krótko może na koniec powiem, tak w skrócie, na czym polegały ta niedobra tradycja przy okazji Samuela Zborowskiego. No, to było na przykład nie tylko wydzielenie tekstu głównego i tekstu pobocznego, że całe strony, kolumny były powyrzucane. No tutaj możemy zobaczyć chociażby na tym czerwonym, tutaj to jest oto. To są nieskreślone partie, a wyrzucone, prawda? A wyrzucone. To jest jakby z taką, edytor posiadający nadwiedzę, jak ten dramat powinien wyglądać. Oczywiście łatwo jest nam się dzisiaj mądrzyć w dzisiejszych czasach, kiedy już nie mówiąc o, prawda, o formie otwartej, o postdramacie i tak dalej, że dzisiaj jesteśmy zżyci z takimi rzeczami, że dla nas to nie jest żadnym problemem. Oczywiście dla tych edytorów był to problem i ja w pewnym sensie nie mam do nich pretensji, tylko pokazuję, że pewne graniczne przypadki, które mamy w naszej kulturze, fantastyczne i takie, które robią taką zawrotną karierę, no bo pierwszy wydawca Samuela Zborowskiego powiedział, że pierwszy wydawca dzieł pośmiertnych Słowackiego powiedział, że nie będzie wydawał Samuela Zborowskiego, dlatego że nie będzie publikował czegoś tak podłego u takiego w sumie dobrego autora, że zrobiłby mu po prostu krzywdę wydając to. No a później jest wydawany, jest wystawiany i jest dyskutowany, jest no, po prostu takim dramatem, który stawia się prawie że na równi z Dziadami, który ma coś dzisiaj, coś bardzo ważnego nam do powiedzenia. Wydaje mi się, że tyle. No właśnie, wspomniałeś o tym, że poświęciliście mnóstwo pracy, szczegółowej, drobiazgowej. Ja bym chciał zapytać panią Ewę Milkowską nie tylko o te prace, ale o to, ja wiem, co na ten temat myśli Marek, ale chciałem panią zapytać, czy miała pani takie poczucie, że wiem, dlaczego to robię, dlaczego poza oczywistymi powodami, takimi, że no jest wielkie dzieło, które należy do dziedzictwa narodowego i tak dalej, takimi wyjaśnieniami, czy miała pani taki
obcując z tym tekstem, tak długo i drobiazgowo, poczucie, że oto jest coś, co tam pracuje, tak ważnego, że trzeba temu poświęcić tyle swojego życia. Do pani Ewy, daj mikrofon. Sytuacja, w której, wiecie państwo, taka sytuacja typowa, w której mężczyzna zabiera głos wtedy, kiedy kobiety pracują. Od momentu, kiedy Marek powiedział, że chce wydać Samuela Zborowskiego, właśnie udostępnić rękopis Samuela Zborowskiego, nie miałam wątpliwości, że to jest praca warta każdej godziny. A to pewnie dlatego, że znam stan rękopisów Juliusza Słowackiego, w jakim Juliusz Słowacki zostawił swoje dzieło od wielu lat i zawsze było to dla mnie straszliwe przeżycie, że nie mogę czytać Juliusza Słowackiego, tylko czytam dzieła edytorów. Tak? To pamiętam, że to było traumatyczne przeżycie, kiedy się zetknęłam na studiach. Pierwszy raz zrozumiałam, że ja tak naprawdę w ogóle nie znam Słowackiego. Otóż prawdopodobnie 3/4 dzieł Juliusza Słowackiego pozostało niewydane za jego życia i pozostawił je nam właśnie w formie rękopisów, prawda, nieuporządkowanych w jakikolwiek sposób. I to, co później edytorzy próbowali zrobić, to nadać tym rękopisom porządek, który chcieli w nich zobaczyć. Czyli narzucali temu dziełu formę, którą uważali, że powinno ono mieć. Pawlikowski na przykład w Mistyce Słowackiego potrafił napisać, że właściwa intencja poety, do której powinien dotrzeć edytor, nie pokrywa się bynajmniej z zewnętrznymi pozorami rękopisu. Proszę państwa, no to właściwie rozumiemy, że to edytor ma wgląd we właściwą intencję poety i zawsze może o każdej intencji powiedzieć, że jest ona właściwa, po czym dostosować rękopisy do kształtu, jaki on widzi potrzebne, konieczne. I trzeba powiedzieć, że wtedy, ponieważ Gust Epoki w czasie, kiedy były wydawane po raz pierwszy rękopisy Słowackiego, był taki, a nie inny. Na ogół szukano tam związków przyczynowo-skutkowych, próbowano zbudować spójną koncepcję postaci, psychologiczną spójną koncepcję postaci. Próbowano narzucić dziełu o właściwy początek, właściwe zakończenie. Nie zważano na to, że być może z rękopisu wynika, że zakończenie jest 4, być może zakończenie jest 10, być może są one równoznaczne, być może to napięcie pomiędzy tymi pozornie sprzecznymi zakończeniami jest najważniejsze. Może Słowackiemu o to chodziło. Tak jak Marek w pewnym momencie we wstępie do Alchemii Rękopisu napisał, być może Słowacki doszedł do umiejętności niekończenia właśnie. Być może ta przestrzeń i krzyżujące się idee były czymś, co miało zarazić czytelnika, co miało spowodować, że sam zacznie gdzieś znajdować swoją drogę w tych napięciach, w tym dynamizmie. Takie wydanie, jakie Marek zaproponował, ocala właśnie tą dynamikę, ocala coś, co u Słowackiego jest chyba najważniejsze. To, o czym przed chwilą Marek mówił, tak, że najpierw może mamy powiedziane, że Eolion nie widzi nic, za chwilę opisuje, co widzi. Tak? To rośnięcie, te zmiany, ta, jakby mówiąc językiem epoki, transfiguracje, być może są najważniejsze i być może takiego Słowackiego, dynamicznego, stającego się w przestrzeni rękopisu, który mamy udostępnione, właśnie takiego Słowackiego powinniśmy czytać. Pamiętam, jak prowadziłam zajęcia ze studentami, dla nich to również był szok nagle, tak? Często teraz, pewnie nie tylko teraz, ale czytelnicy są skłonni utożsamiać no właśnie dzieło z kształtem, jaki uzyskuje w wydaniu.
Więc to wydanie nam wreszcie pokazuje, że tam ciągle coś się dzieje, że coś się zmienia w tekście. Nie więzi go w takim stopniu, w jakim, i to w dodatku nie więzi tego tekstu w sztucznej i nie od słowackiego pochodzącej ramie. Tak, tak jak były uwięzione właśnie rękopisy nawet w Ossolineum, bo okazało się, że nagle wydanie dzieł wszystkich chciano powtórzyć w miarę możliwości również na rękopisach, na tych kartkach ocalałych gdzieś z pożogi wojennej. Także gdzieś tam, w dodatku Samuel Zborowski jest rzeczywiście niezwykle ważnym tekstem, nawet pośród innych pozostałych w rękopisach dzieł Słowackiego, ponieważ jest takim ogniwem, można powiedzieć, środkowym, łączącym Genezis z ducha z Królem Duchem. Prawda? Wydaje się, że to jest jakaś próba syntezy i pokazania drogi ducha czy woli twórczej gdzieś nie tylko w naturze, bo o niej również przez wizję Eoliona jest mowa, ale i w historii, i w słowie. Także każda minuta była warta. Marku, powiesz, co chciałeś powiedzieć teraz? O twoich powodach, dla którego się tym tak długo zajmujesz? Bo chciałeś to już z siebie wypowiedzieć, to wypowiedz. Samuel Zborowski jest dla mnie interesujący cały czas przez to, że jest dziełem Słowackiego. A tylko przez to? Czy Juliusz Słowacki wielkim poetą był, popełnił wielkie dzieło, więc musimy je wydać. To nie jest tylko. Tam jest w tej migotliwości postaci, pojawia się również ja. To jest jeden z tych może niewielu momentów, kiedy jest to w tak bezpośredni sposób powiedziane, kiedy jakby zrzuca się wszystkie maski, nie Lucyfer, nie Bukary, prawda, już nie te wszystkie, nie adwokat, tylko nagle występuje ktoś, kto mówi o sobie ja. No więc oczywiście wydaje się, że w takim przypadku, zresztą w tych ogromnych monologach lirycznych, to jest, mamy do czynienia z rodzajem takiego słowackiego właśnie tworzącego, performatywnego, tego się w rozmaitych momentach, ale taką postać żywą, nieskrystalizowaną w jakiejś skończonej formie, tak jak motyl ujęty w siatkę, prawda? Ktoś, kto nam się wymyka, to jest cały czas napięć, więc wydaje mi się, że to jest też takie specyficzne miejsce spotkania ze Słowackim. To jeszcze będę to dopytywał, ale myślę, że czas najwyższy, żeby się spotkać ze Słowackim w kolejnym fragmencie. A więc słuchajcie, gdzieś na kształt łańcuchów żurawi albo tęcz trwających wiecznie ukazał się gród, cicho i słonecznie trwający w niebie, bez miejsca i czasu. A raz w te jasne, szkliste diamenty włożył swe oczy orle sam Jan Święty, a raz pastuszki z litewskiego lasu widzieli mur i perłową bramę. A zawsze miasto stoi takie same. Mówią, że powoli po mgłach do nas kroczy podobne raju stracone marze, straconego marze. I światło rzuca na pastuszku w twarze. Czasem lat tysiąc przetrwa poza mgłami i znowu ze mgły cicho się pokaże. Tęczą podparte albo piorunami, albo się w słońca opromieni ramę, a zawsze mówią miasto takie same, jak przed wiekami. Cóż jest ów zagród? Mara, panie, o ty jako Naikara? Podniosłeś na mnie twój krzyż z diamentów. Czy myślisz, że mi braknie dokumentów na intromisję do jakiego grodu? Jeśli spokojną, a jeśli na czele chcę wjechać z mieczem mojego narodu i z sztandarami następować śmiele, szamblami
szablami rąbiąc owe perły święte. Myślisz, że świętych zabraknie mi szabel? A jeśli zechcę sam i bez karabel, tylko przez pieśni ogromne natchnięte, pioruny, co mi kruszą całą duszę, kruszyć te bramy, myślisz, że nie skruszę? A jeśli do tych bram pozamykanych płynie się łodzią po krwi pościnanych i z wielkim żaglem się otwartym wchodzi, myślisz, że braknie mi krwi albo łodzi? A jeśli piorun mnie w bramie uderzy, myślisz, że po mnie zabraknie pacierzy i łez? Nie będzie klątew. Bardzo dziękuję. Ten niesprzyjający przerywnik to jest nasze sąsiedztwo, piknik, co jest zgrane, który jutro nam tutaj zagłuszy wszystko. A tak poczułem, że tak to dobrze brzmi w sumie, tak podbija atmosferę. Ja myślałem, że pójdzie dalej, no dobrze. Pomocne. Ten fragment został opisany w scenariuszu Marka Toszyńskiego jako apoteoza Samuela Zborowskiego, jako zdobywcy Jeruzalem. To jest moment, w którym chciałem prosić pana profesora Hieronima Greale o przypomnienie jeszcze jednego powodu, dla którego warto się Samuelem Zborowskim zajmować, czyli właśnie samym Samuelem Zborowskim, postacią, która istnieje w polskiej kulturze w sposób bardzo szczególny, choć jednocześnie, ja nie wiem, mam takie poczucie, raz rozmawiałem o tym ze studentami, że to jakaś dziwna historia z tym Samuelem, dlaczego on miał niby być taki ważny. Jakby nam pan profesor mógł trochę na temat powiedzieć. Proszę państwa, zacznę od dziecinnego wspomnienia. Samuel Zborowski pojawił się w moim życiu 53-54 lata temu w czasie lektury zapomnianej już, a bardzo dobrej powieści historycznej Teodora Jeske-Chońskiego o Mitrę Gospodarską. Tam jest taki młody Samuel, nie ten późniejszy Wielmoża, nie ten sangwinik rozwalający czekanem czerep moderatorowi. Natomiast jest po prostu chłopiec z rodziny rozdzieranej, rodziny możnych małopolskich, rozdzieranej problemami wewnętrznymi, religijnymi, problem reformacji i tak dalej. Jest tam taka scena odwołująca się zupełnie do matejkowskiego kontrapunktu, jak pojawia się stary Marcin Zborowski, największa postać tego rodu, kasztelan krakowski, ten, który koronę sobą przedstawiał, przysięgając na akt Unii Lubelskiej. Mogą to państwo na płótnie Matejki zobaczyć. I nagle w nocy po zamku włóczy się w somnambulicznym śnie stary Marcin Zborowski i krzyczy: Samuś, Samuś, widzę jego okrwawioną głowę. No więc zacząłem szukać tej okrwawionej głowy i nagle się okazało, że Samuel Zborowski jest w literaturze historycznej, w literaturze pięknej polskiej, wszechobecny tak naprawdę, podczas kiedy w obiegu publicystycznym, jak się mamy okazję, zwłaszcza ostatnio przekonywać, raczej jest obecny w jednym wymiarze. Jako symbol konfliktu między prawem a wybujałą wolnością szlachecką, jako przykład ofiary złożonej na ołtarzu państwa porządku przez przezornego, mądrego ojca demokracji, największego trybuna ludowego w dziejach Rzeczypospolitej Szlacheckiej, czyli Jana Zamoyskiego. I teraz pozostaje oczywiście problem, ile w tym wszystkim jest prawdy i ile intuicji historycznej miał Juliusz Słowacki, o którego to intuicji zazwyczaj jestem bardzo spokojny, bo wiem, że poparta była wcześniej znakomitymi, głębokimi lekturami. Jako historyk zawodowy muszę powiedzieć, że Słowacki jest niedoceniany jako badacz źródeł. Jest człowiekiem, który znakomicie operował w materiale sobie współczesnym, w nowszych edycjach źródłowych i gromadził te dane i to widać. To mieliśmy tutaj z Markiem i przy księciu Michale Twerskim, mieliśmy przy Królu Duchu.
I przy Samuelu Zborowskim też widać pewne rzeczy. O cóż tu chodzi? Proszę Państwa, w takim najprostszym szkolnym wykładzie. Samuel Zborowski jest ostatnim polskim, ale nie ostatnim w Rzeczypospolitej, ostatnim polskim magnatem straconym, no właśnie, w majestacie prawa podobno, ściętym pod Wawelem za, no właśnie za co? Podobno za to, że złamał prawa Rzeczypospolitej, będąc infamisem, wywołańcem, potrafił pojawić się pod królewskim bokiem i to jeszcze w jurysdykcji zamojskiego kanclerza jako starosty krakowskiego, grożąc swoim zresztą oponentom i musiał być za stare grzechy i za złamanie istniejących norm prawnych osądzony, został schwytany w domu swojej kuzynki i ścięty. Z punktu widzenia prostego wykładu prawa mogłoby się wydawać, że stało się zadość staropolskiej sprawiedliwości. No ale ten zgon pod mieczem katowskim, kierowanym nie w prawną rękę, bo strzynali go trzykrotnie, ten zgon wstrząsnął Rzeczypospolitą. Ten zgon spowodował największy XVI-wieczny kryzys parlamentarny w dziejach Rzeczypospolitej. Kryzys, którego ofiarą polityczną stał się nasz ulubiony monarcha, czyli Stefan Batory, ponieważ Zborowscy wytoczyli przeciwko królowi, a dopiero potem przeciwko rzeczywistemu sprawcy tej egzekucji zamojskiemu, potężne zarzuty złamania właśnie podstaw prawa. A więc czy wolno było aresztować w domu szlacheckim nawet infamisa? Czy wolno było skazać i stracić szlachcica w istocie rzeczy pod zarzutami nie mającymi nic wspólnego z powodem, dla którego go zatrzymano? Jego zatrzymano w związku ze starym wyrokiem za zabójstwo kasztelana Przemyskiego Wapolskiego, a stracono, zarzucając mu zdradę stanu, spisek przeciwko królowi, czekanie na zdrowie króla i kanclerza i tak dalej. Ale to wszystko było nieosądzone. Nie chcę wdawać się w szczegóły procedury tej Temidy Staropolskiej. W każdym razie wstrząs był wielki. Król stracił ogromną część swego nimbu, pogromcy Moskwy, zwycięzcy z kolejnych pochodów przeciwko Iwanowi Groźnemu. Ta sama szlachta, która 2 lata wcześniej wiwatowała, nie chcąc co prawda dawać pieniędzy na następną kampanię, na część triumfującego monarchy, teraz zaczęła mówić o terrorze przybysza, ten terror hostium. Zaczęto przypominać, że Batory okazał się być nie tylko krwiożerczy, ale jeszcze niewdzięczny, bo wszedł na tron Polski dzięki Zborowskim i pierwszym człowiekiem, którego go polecił opinii szlacheckiej, był właśnie Samuel Zborowski jako jego gość w Siedmiogrodzie, no właśnie z Polski musiał ujść jako infamis i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ale jest jeszcze drugi obieg z tym związany, a mianowicie legenda Zborowskiego jako bujnej postaci, która działa na iluś kierunkach. Tutaj właśnie agent elekcyjny Batorego, tutaj ktoś, kto, żeby odkupić winy wobec Rzeczypospolitej, wystawia poczet i krew przelewa w kampanii wielkołódzkiej. Kogoś, kto jest jednym z twórców kolejnej siczy zaporowskiej, bożyszczem kozaków i tak dalej, i tak dalej. No postać niewiarygodnie malownicza. Opinia szlachecka miała również pewne wątpliwości co do tego, jak dalece można zakwalifikować czyn, za który go skazano, jako rzeczywiste zabójstwo. Po pierwsze, rodzina poszkodowanego nigdy nie postawiła zarzutu, że to jest zabójstwo w sensie dosłownym i nigdy nie żądała schwytania Zborowskiego. Ale najładniejsze jest to, co tylko w Polsce się mogło wydarzyć, która żyła, żyje i żyć będzie teatrum politycznym, że owa ofiara, którą umierającą po ciosie Zborowskiego maluje Matejko, która w dramatach polskich pada z rozczaskaną czaszką bramy senatorskiej na Wawelu, w istocie rzeczy przez tydzień chodziła i pokazywała swoje obrażenia w znanym nam scenariuszu Wybili, panie Wybili. Aż wreszcie, zdaje się, po prostu się zaraził od jakoś infekcji, od pokazywania tej rany. Wdała się gangrena, no i mu się zmarło. Chyba 8 dni trwała cały ten teatrzyk.
Tak czy inaczej, sytuacja niejasna pod każdym względem, ale sprowadzona do zderzenia dwóch najważniejszych wątków I Rzeczypospolitej. Porządek i monarchia, czy demokracja szlachecka, aurea libertas i anarchia. I oczywiście stąd ten dwudzielny kontrefekt, to podzielenie obowiązków w sumie politycznych w jakim stopniu między Samuelem i kanclerzem. I teraz, żeby Państwa już nie dręczyć, powiem jedno. Lektura materiałów związanych z całą sprawą Zborowskiego, znanych historykom w sporej części już od 40. lat XIX wieku, ale narastających przez następne sto kilkadziesiąt lat jak wielka rafa koralowa, przekonuje, że nieodlegli prawdy byli bracia i kuzyni Zborowskiego, uważając go nie tyle za ofiarę złożoną, powtarzam, na ołtarzu ustroju państwowego, co za ofiarę partykularnych rozgrywek z nimi, ich wiarołomnego sojusznika, Jana Zamoyskiego, który w całej tej aferze, bo to jest afera, jawi się jako pamiętliwy parweniusz, człowiek, który bezlitośnie nagina reguły prawa staropolskiego do własnych potrzeb, który jest nielojalny nawet wobec króla w tej sprawie, którego majestatem się zasłania, który kreuje się wprawdzie na wielkiego wodza i bohatera Pskowa, ale do bezbronnego więźnia Zborowskiego wchodzi w asyście dwóch uzbrojonych przyjaciół i peroruje, kiedy tamten jest na muszce czyjej, ano Stanisława Żółkiewskiego, naszego innego bohatera narodowego, peroruje, mówi: oj Samuś, Samuś, teraz widzisz, kto z nas jest prawdziwym mężem. Oczywiście Słowacki o tym wiedział. Słowacki o tym wiedział, bo Siemiński wydał to trochę wcześniej, 6 lat wcześniej wydał te źródła. I teraz jest właśnie pytanie, czy bardzo godne, w świetle wszystkich źródeł, zachowanie przed egzekucją Zborowskiego, zderzone z haniebnym zachowaniem Zamoyskiego, nie jest jednym ze źródeł narracji Słowackiego. Nie jeden Słowacki miał te wątpliwości. Proszę Państwa, przede mną leży tutaj pierwsza polska powieść o Samuelu Zborowskim. To jest Zamek Krakowski Rzewuskiego w dobrym wydaniu 70. lat XIX wieku. Znakomita powieść, w moim przekonaniu niewiele ustępująca Listopadowi, ale nie o to chodzi. Otóż Rzewuski też ma wątpliwości. Ma dokładnie te same wątpliwości, które miał Słowacki. Co więcej, jeżeli już mówimy o pisarzach, elementy tych wątpliwości widać nawet w Złotej Wolności Józefii Kossak, która przecież kocha Żółkiewskiego, trzeciego w tym trójkącie, bo egzekutora zemsty Zamoyskich, i człowieka, który zapomniał, jak jego ojciec ze Samuelem, już infamisem, przelewał krew pod Torobcem. Widać to u Żeromskiego oczywiście. I jest tam nawet taka, już nie chodzi o to dyskutowaną kwestię, czy powinien się był korzyć Żeromskiego hetman przed Samuelem, ale jest jedno zdanie, które jest zadośćuczynieniem. Tam jest o Aleksandrze, synu Samuela, o tej szlachetnej krwi, która przystała do hetmana w momencie próby. Więc są różne próby zadośćuczynienia. Tym niemniej na piersi Samuela kamieniem młyńskim legło oskarżenie Zamoyskiego, wielkiego republikanina, wielkiego Polaka, wielkiego wodza i wielkiego kanclerza, który z bliska, Państwo wybaczą, jawi się ojcem anarchii sejmowej, człowiekiem, który nadużywał prawa do osobistych porachunków, który jak żaden inny skompromitował system parlamentarny króla ciągnąc przed Sejm, na Sejmie Inkwizycyjnym i który tak naprawdę obrażał się na wszystkich za jedną rzecz. W moim przekonaniu za rzecz najprostszą, że nigdy nie miał odwagi
sam stanąć w szranki elekcyjne i stać się królem Piastem, których to królów Piastów usiłował kreować. Zborowscy byli tutaj wielką przeszkodą. Przez swoje sojusze, przez swoje przyjaźnie, przez swoje koligacje, przez swoich Chodkiewiczów trzymających żmudź, szwagrów i tak dalej. Przez mnóstwo okoliczności. Ale ostatnia już sprawa. Ponieważ zostałem na początku wymieniony jako specjalista od Rosji, więc mogą Państwo zapytać się, co ja tutaj robię. Otóż ja przy okazji przyszedłem powiedzieć, że weryfikacja źródłowa koronnego zarzutu w przypadku Samuela, że był rosyjskim agentem, nie dość, że się nie potwierdza. Tak się składa, że Zamoyski tłumaczył, że trzeba było aresztować, a potem sąd przeciwko całej rodzinie też tym tłumaczył, że Samuel z jego bratem, swoim bratem Krzysztofem knują na zdrowie królewskie i co więcej są agentami Habsburgów i Moskwy. Otóż proszę Państwa, pracowicie przejrzałem wszystkie raporty agentów moskiewskich z czasów Iwana Groźnego. Mogę podać pełną listę agentów wpływu i agentów czynnych spośród polskiej magnaterii. Ani jeden Zborowski nigdy nie spotykał się ani jawnie, ani tajnie z emisariuszami groźnego cara, ani jeden nie brał pieniędzy, ani jeden nic nie obiecywał, a na liście są wielkie nazwiska. Są nazwiska Ostrogskich, są nazwiska Radziwiłłów, jest wojewodzic wileński Chlebowicz, który przysięgał carowi, tylko nie Zborowscy i tylko nie ich szwagier Jan Hieronimowicz Chodkiewicz, który po prostu zoologicznie nienawidził Moskwę. A więc jeszcze jeden zarzut nie wytrzymuje krytyki, a świadectwo dla IPN-u wystawia polskiemu wielmoży historyk Rosji. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję Panie Profesorze. I jak Państwo widzicie, historia robi nam się bardzo współczesna, łącznie z agentami, z oskarżeniami o agenturę rosyjską. To jest też chyba moment, żeby kolejny fragment, jak mam zapisany w tym scenariuszu, który Marek podesłał, spór kanclerz i Samuel. Bardzo prosimy. I to będzie takie tło teraz rzeczywiście. Czuję, że zmieniło się troszkę. Panie, tu była wielka Polski zdrada. Tu w tym człowieku, co na kształt latarni używa teraz głowy i roznieca krew swą, a tego kanclerza oświeca i pokazuje trupem, Polskę ścięto, a ja wybrałem dziś zaduszne święto i ducha tego przyzwałem na ziemię i przez umarłych rządząc, bo mam siłę, otwarłem dawną i przedwieczną mogiłę. A ta otwarta była moja sługą i szła i oto otworzyła drugą. I oto stoją tu otwarte obie, a ja muszę drzwi zamknąć w jednym grobie, nim stąd odejdę. Lecz kanclerz powiada, cóż ja zabiłem? Czy jakiego Greka, w którym wyrocznia bogów wielkich gada? Czy mistrza myśli, czy ludów człowieka? Kogóż zamknęła ta czerwona truna, powiada kanclerz, czy sztuk opiekuna, czy akademiów, zakładowcę? Gdy ja byłem jak człowiek, który kwiat rozwija, powiada kanclerz, do jednego celu pędziłem czyny. Gdy krwią Polska mokła, ja te obrazy na moim weselu, z których się wielka, jasna tęcza wlokła, przez cały Kraków, tak z wielkimi czoły przez Polskę czynów moich archanioły szli, a lud patrzał. Więc niechże się schowa ta jedna blada i ucięta głowa. Przed Bożym sądem tu na mnie wstająca, nieznana, krwawa, jak czoło miesiąca, które dopiero gdzieś czerwone wschodzi, w przeczuciach chyba zamyślonej młodzi, nazwana słońcem. Przed Bożym sądem furia jakaś blada na moje teraz cierpienia nie czuła, która przez 300 lat zemstę czuła,
a teraz żółcią tutaj i krwią gada. Chryste, to kanclerz przed sądem powiada, a ja wyznaję, że mię słowem kruszy, bo ja dla jego smętnej wielkiej duszy mam łzy jak perły wielkie. O człowieku, czemuś ty w innym nie wstał jasnym wieku? Czemuś o teraz w innym nie stał kraju, gdzie prawu rządu jest w króla lokaju? A ten, jeżeli ma rozum i płuca, to narodowym mieczem, gdzie chce, rzuca. Tam byłbyś wyższy na lud całym czołem. Dla nas ty szatan, tam byłbyś aniołem. U nas ty jesteś nieludzki, niebratni i za ostatnim Polakiem ostatni. Bo u nas, gdy duch przyjdzie, to już stary. Przez wszystkie wieki, przez wszystkie wiary, jak żuraw ciężki i smętny wędrował. Tam naród cały z grobów wyratował, tam o miesiące krzyżowe sztandary rozbił, tam tęcze Boże kładł na murach, tam deptał morze, a tam śnieg na górach przechodził z wojskiem, z tęczy mając bramę, a świadkiem czynu tylko słońce same. Więc kiedy przyjdzie dla nowego losu, przybrawszy ciało, miej klucz, co odmyka. A w jednym ciele znajdziesz męczennika, który wyleciał z płomiennego stosu, gdzie ciało swoje i kość suchą, twardą, porzucił katom z powagą i wzgardą. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, że tak trochę się ułożyło, bo nie komponowaliśmy tego rozłożenia państwa. Mamy stronę słowacką, pan profesor w środku jako łącznik wszystkich i mamy stronę, powiedzmy, mickiewiczowsko-wyspiańską, po której ja też się znalazłem, z czego się jakoś bardzo cieszę. Chciałem zapytać panią profesor i ciebie, Krzysztofie, jak wy widzicie z waszej perspektywy badań nad Mickiewiczem, badań nad Wyspiańskim, ale też takiej perspektywy teatralnej, znaczenie tej edycji, która przecież, tak jak zresztą jak o tym mówili twórcy tej książki, otwiera inne perspektywy myślenia i o samym tekście, i o dramacie, i o procesie twórczym. Innymi słowy, co z tego wynika dla waszej pracy nad Mickiewiczem, Wyspiańskim, pani profesor, i może jeszcze dla pracy dla teatru? Ja jednak bym zaczęła od teatru, ponieważ jest tak, że w tych późnych dramatach Słowackiego filolog musi się spotkać z teatrologiem i one są przykładem czegoś takiego, że Słowacki, który przez długie lata pisał dramaty dobrze skonstruowane, bardzo dobrze zrobione, świetnie mieszczące się w tradycji, od czasu, kiedy przestał drukować swoje teksty dramatyczne, sięgając po tę taką zamkniętą, gotową formułę, zaczął ją rozbijać na wszystkie możliwe sposoby. Co najbardziej lubię oglądać na przykładzie Fantazego, bo to jest dość łatwe, gdzie rozwalił konstrukcję sztuki w typie Scriba po to, żeby pokazać, co się kotuje w postaciach inaczej skonstruowanych. A tutaj jest po prostu wszystko naraz i prześwietnie zupełnie wpisane w ten tekst. I to jest jeden wątek, że mamy tradycję teatru, do której nie tylko edytorzy chcieli wcisnąć Słowackiego wydając, ale i historycy teatru chcieli udowodnić, że Słowacki bardzo świetnie by się zmieścił w teatrze, porządnym teatrze XIX wieku. I po części to prawda, tylko że w chwili, kiedy zaczął pisać te późne dramaty, to pewnie by się zmieścił, ale w zupełnie innym teatrze, zupełnie inaczej by go zaprojektował. Wobec tego myślę, że jest tak, że przy tej takiej rekonstrukcji struktury dramatycznej, która się wyłania z takiej pracy jak Marka, czyli takiego rozbicia uporządkowanego tekstu, które znaliśmy do tej pory, porządkowanego przez edytorów, wyłania się kompletnie inna koncepcja dramatu w tym, co Słowacki nam proponuje, i wobec tego też kompletnie inna koncepcja teatru.
I tutaj już nie chcę Krzysztofowi wejść w paradę, ale no to jednak jest takie bezpośrednie, jakby to powiedzieć, odpowiedź na to, co Mickiewicz powtarzał od rana do wieczora, że dramat musi się toczyć w trzech przestrzeniach, piekle, na ziemi i w niebie. I tego nie pisał Mickiewicz, znaczy pisał to w taki nieśmiały, uładzony sposób, a Słowacki powiedział, proszę bardzo, uruchamiamy teatr duchów i zobaczmy, co z tego będzie wynikało i widzimy, co wynika. Nagle możemy sobie pozwolić na to, że cała historia kręci się na scenie organizowanej i robi to tutaj akurat w Samuelu demonstracyjnie, jakby w odwołaniu do Mickiewicza, no bo mówi, że tutaj spotkaliśmy się na zaduszne święto. Proszę bardzo, święto zaduszne jest czymś, co uruchamia historię w przeszłość i historię w przyszłość, bo o tym próbuje nam opowiadać i pokazuje, że to, co się dzieje w świecie duchów, jest równie ważne albo zdecydowanie ważniejsze niż jakaś tam ziemska fabuła. I tutaj się dzieje coś, czegośmy nie zauważyli, co było przez stulecia straconą szansą chyba teatru, bo było takim teatrem, który nie musi się trzymać konwencji, nie powinien się trzymać konwencji, bo tylko wtedy poradzi sobie z tą całą zawiłością świata, która też jest zawiłością historyczną. Krzysztof, teraz ty. Proszę Państwa, ja zdałem sobie wyraźnie sprawę dopiero kilka dni temu, że nadszedł moment historyczny, jak mówią dziennikarze, czyli chwila kierunkowa, mówiąc po Towiańskiemu. I wydanie Samuela Zborowskiego przez Marka w ten sposób jest naprawdę bardzo ważne, jest niezwykłą chwilą w dziejach, nie przesadzam, no nie tylko literatury i poezji polskiej, ale dziejach kultury polskiej. To jest tak, że wielkie wydarzenia, podobnie jak końce świata, zbliżają się bez huku i trzasku, tylko na łapkach kota. I oto na łapkach kota nadeszło wielkie wydarzenie, bo to wielkie wydarzenie, ono zmienia nie tylko, moim zdaniem, obraz Samuela Zborowskiego jako dramatu, ale zmienia też, czy raczej otwiera możliwości myślenia o tym, co robił Słowacki i robił Mickiewicz, co robili nasi najwięksi w XIX wieku od trochę innej strony. Tak? Czy po pierwsze okazało się jasne, i to Marek pokazał w tej wspaniałej księdze, że oto mamy do czynienia z dziełem, które nie tylko nie ma początku, ale za to ma 10 zakończeń, ale nawet nie ma tytułu, bo to gdzieś tam na marginesie Słowacki naskrobał Samuel Zbo, czy Zbor, już tak? Tytuł Samuel Zborowski jest tak samo wymyślony, jak reszta całego interesu, prawda, przez filologów. Mamy do czynienia z czymś, co jest jednym wielkim wirem poetyckim. I dopiero dzięki takiemu wydaniu mogliśmy sobie zdać sprawę, że taki wir naprawdę istnieje i że ten wir jest istotą roboty poetyckiej Słowackiego w ostatnich latach jego życia. Tak? To Marek napisał we wstępie, że te ostatnie kilka lat życia, to przecież to nie jest robienie tekstów, które mają być wydane. Tak? Tylko to jest robienie poezji całym sobą, nie żeby to było być, żeby miało być wydane, tylko żeby miało być zbawione. A to jest zupełnie inna rozmowa i zupełnie inny cel tej roboty poetyckiej. I też w nowym świetle staje relacja pomiędzy Mickiewiczem i Słowackim. No bo tak do tej pory to niby było wiadomo, że nie było to łatwe. Prawda? To nie były łatwe stosunki. Myśmy z Markiem postanowili pewno niedługo już urzeczywistnimy ten taki pomysł, żeby wspólnie poprowadzić zajęcia, które nawiązują do takiej książki Kridla z początku wieku, która się nazywała Antagonizm wieszczów. Słowacki, Mickiewicz, Antagonizm wieszczów. A myśmy chcieli poprowadzić zajęcia Słowacki, Mickiewicz, Synergia wieszczów. I chyba ten moment dojrzał. Wcześniej się szykowaliśmy, ale to było za wcześnie. Ale teraz ten moment dojrzewa, żeby takie zajęcia poprowadzić. Dlatego, że jeżeli spojrzymy właśnie na te stosunki po wydaniu Samuela Zborowskiego, który się ukazał właśnie w ten sposób, tak? Mamy do czynienia nie tylko z hipertekstem hipertekstów, mamy do czynienia z inną formą uprawiania poezji. Jeżeli Mickiewicz, Collège de France, uprawiał poezję całym sobą,
całym swoim ciałem poezję niepisaną, bo przestał pisać, to z kolei Słowacki zaczął uprawiać poezję całym sobą, całym swoim jestestwem, z taką samą mocą jak Mickiewicz, z analogiczną mocą jak Mickiewicz, ale nie przestał pisać, tylko zaczął pisać w sposób, który przekracza wszelkie możliwości pisania XIX-wiecznego w Europie i nie tylko. Znaczy zaczął tworzyć coś, co jest rozwaleniem wszelkich gatunków literackich, rozwaleniem i samej czynności pisania utworu artystycznego. Tak? Mamy do czynienia z czymś, co nie jest już utworem artystycznym, ale przekroczeniem utworu artystycznego. Coś, co jest po drugiej stronie już. Co jest po drugiej stronie, co potem mądrale dekonstrukcjoniści zaczęli wymyślać w drugiej połowie XX wieku. Tylko, że oni wymyślali po to, żeby się popisać, a Słowacki w zupełnie innym celu. Więc to zmienia spojrzenie, moim zdaniem, na całe dzieje poezji polskiej i tego tygla, tego wiru, który się dział w latach 40. XIX wieku, bez precedensu w kulturze europejskiej. Dlatego, że zarówno to, co robił Mickiewicz, a przecież co my mamy? Marek zrobił Samuela Zborowskiego. A myśmy jeszcze nie zrobili prelekcji paryskich, bo jak mamy zrobić? Mamy do czynienia z kompilacjami, albo jeszcze Felix Zwrotnowski w porządku, ale z kompilacją Płoszewskiego, przedrukowywanymi we wszystkich wydaniach mickiewiczowych i to jeszcze w języku, w którym Mickiewicz nigdy nie mówił tego. Tak? Znaczy w jakiejś takiej umownej polszczyźnie lekko poprawnej. No, bo w wypadku Mickiewicza, tak jak w wypadku filologów, historyków literatury w związku z Samuelem Zborowskim. No jak można dopuścić, żeby tak wielki poeta pisał niezgrabnie? Albo coś nie pasuje w fabule, to nam widnieje. W wypadku Mickiewicza to samo. Tylko że dowcip polega na tym, że te dwie wielkie, naprawdę wielkie próby zmierzenia się z całością wszechświata, które podjął z jednej strony Mickiewicz, a z drugiej strony Słowacki, ta ich polemika nabiera innego wymiaru. To nie dlatego, że Mickiewicz wyrzucił, że Słowacki zrezygnował z Koła Sprawy Bożej, a tutaj jeden drugiemu dopiekał na różne sposoby. Mamy do czynienia z projektem kulturowym przekraczania literatury i przekraczania granic poezji bez precedensu w kulturze Europy od XIX wieku do dziś. I ja bym tego nie zrozumiał, gdyby nie to, co zrobił Marek. No i tyle chciałem rzec. Dzięki. No to ja jeszcze was trochę podręczę. Państwa też, przepraszam za moment, bo miałem inne pytania, ale teraz przemykło do głowy ważniejsze. Czy wobec tego nie jest tak, że słynna, egzorcyzmowana na różne sposoby albo na różne sposoby wykorzystywana do czczenia, tradycja romantyczna, czy ona nie jest oparta na fałszu, skonstruowania czegoś, co samym zamachem, czy całą istotą zamachu romantycznego w wykonaniu tych dwóch wielkich duchów nie ma wiele wspólnego? Czy nie jest trochę tak, że jakbyśmy szli dalej za pytaniem, które postawiłem wcześniej, dlaczego warto było tę robotę wykonać? Czy nie jest tak, że gdzieś taką najgłębszą odpowiedzią jest to, żeby wydobyć spod tego pomnika, takiego jak ten, który stoi na Placu Bankowym w Warszawie, który jest całkowitym fałszem, jeżeli chodzi o Jusza Słowackiego, żeby wydobyć spod tego pomnika coś, czego nie dostrzegamy w tradycji romantycznej, albo inaczej jeszcze coś, co dzisiaj może właśnie te tradycje mogłoby nam otworzyć? Czy nie jest trochę tak, że jesteśmy w stanie jakby coś, na czym mi zależy, dlatego to tak pytam, ocalić tradycję romantyczną, uniewinnić ją spod tych oskarżeń, że jest ona winna tego, że Polska nie jest narodem nowoczesnym, albo co tam jeszcze chcecie, a pokazać właśnie, że w niej jest zarzewie być może innej nowoczesności albo innego naszego istnienia, którego sobie jeszcze nie jesteśmy w stanie do końca wytworzyć. Nowoczesność romantyków jednak historycy literatury opisywali, tylko że ich opis nie przebił się do powszechnej świadomości. Znaczy znakomity tekst Stefanowskiej o tym, jak Mickiewicz komentował obrady parlamentarne francuskie i szczególnie debatę budżetową, po prostu jest dowodem na to, że Mickiewicz świetnie się orientował w polityce europejskiej
Nie, to jednak było przedmiotem jego najgłębszego namysłu, bo polityka europejska była czymś przemijającym, bieżąca. Natomiast problem tradycji romantycznej jest oczywiście sfałszowany, bo oczywiście ona funkcjonuje w takim kształcie wyprodukowanym przez recepcję drugiej połowy XIX wieku. I tu jest katastrofa, jedna z katastrof. To znaczy dwie wielkie postaci, które rozumiały, że tradycja romantyczna nie wygląda tak jak jej recepcja, czyli Wyspiański i Brzozowski, zamiast pociągnąć to, co widzieli w tej kłębiącym się świecie, albo próbując ciągnąć, nie przebili się ze swoim dynamicznym, energetycznym komunikatem, nie przebili się do odbiorcy, bo odbiorca wolał zawracać koło. Obaj ze sobą bardzo współgrali i bardzo intensywnie rozmawiali na ten temat. Wyspiański pokazywał, co się dzieje z tradycją romantyczną i co można wyciągnąć, co tam jest żywe i dynamiczne. Brzozowski mówił, co robicie z Wyspiańskim, wtłaczając go z powrotem w te kolejny i nic. I teraz to nie jest problem romantyków, tylko to jest problem czytelników, odbiorców, no i problem teatru po części. Ale teatr akurat tu wychodzi dobrze, bo teatr tradycji, znaczy romantyczne teksty próbował dynamizować i pokazywać, ile tam jest takiej żywotnej energii, która by mogła poruszyć społeczeństwem i no, po części mu się udawało. Co się... Proszę. Dorzucić dwa słowa, bo to Marysia właśnie mi do tego. To ty mi przecież pisałaś tekst wspaniały o tym, to był list Mickiewicza do Odyńca chyba z 28 roku, kiedy mówi, że tam ten cały spór romantyków z klasykami, w ogóle ten romantyzm to zawracanie głowy. Szekspir jest ważny, Homer jest ważny, ja z nimi chcę gadać, a nie tam jacyś romantycy. Prawda? I to jest dorosły mężczyzna, który tak mówi. Znaczy, to jest tak, że Miłosz miał rację, no, kiedy niby w chór chłopów w traktacie poetyckim mówi, że za trudny dla nas ten Mickiewicz, cóż nam do pańskiej żydowskiej nauki, prawda? No, jest w tym trochę racji, znaczy za trudny, znaczy i Słowacki i Mickiewicz są za trudni na umysły, no dobra, ale też i prości są bardzo. Ale to dwa słowa, przecież trzeba pamiętać, to Darek z kolei, ty wiesz najpierw, sam o tym pisałeś. No. Co było, skończyło się na apokalipsis cum figuris, a od czego się zaczęło? Od Samuela Zborowskiego przecież. No. To znaczy jedno z największych osiągnięć w teatrze światowym XX wieku też na początku ma Samuela Zborowskiego, przecież zaczęło się od prób nad Samuelem Zborowskim, Grotowski zaczął, a skończyło się na apokalipsis cum figuris. Ale zaczęło się od Jadu, a w ogóle zaczęło się i od Kordiara przedtem jeszcze, ale to już nie będę Darkowi wchodził w paradę, bo on się zna na tym tysiąc razy lepiej ode mnie. Tylko chciałem jeszcze powiedzieć tyle, że to bardzo trudno sobie zdać, ja sobie bardzo wiele lat musiałem zdawać sprawę, że my, mając Słowackiego, znaczy rozmawiając, wgryzając się Słowackiego czy Mickiewicza, my sobie bardzo często nie zdajemy sprawy, że to są goście naprawdę super klasa. No. To znaczy Homer, Szekspir, to jest mniej więcej w ten sposób. To ta głupia, przepraszam, George Sand miała rację mówiąc o Byronie, prawda, i Mickiewiczu i Goethe. To wcale nie przesadzała kobieta. Prawda? Pisząc w ten sposób o Mickiewiczu. Tak? Znaczy to są te punkty milowe w historii kultury światowej, a nie jacyś tam polscy romantycy. Naturalnie, że można ich tam spłaszczać i rozciągać, ale tego typu właśnie robota, tego typu osiągnięcia, tego typu wydarzenia, jak zrobienie tak Samuela Zborowskiego, pokazuje, że naprawdę to są ludzie z pierwszej ligi. No. Światowej. To ja jeszcze spytam Marka, widziałeś tego Samuela w Bydgoszczy? Widziałeś na pewno? Widziałem. Podobał ci się? No powiedz, nie mogę się wypowiadać na ten temat. No dobrze. To jest wirtualne. No dobrze. No dobrze. Nie, bo ja powiem, że mi się strasznie podobał, także ja to mogę powiedzieć nawet stojąc. Jeżeli Państwo mieliby ochotę dołączyć się do tej rozmowy, bardzo proszę, zanim jeszcze oddamy głos Juliuszowi. Nie widzę... Przepraszam, pytanie
proste do pana Marka, ponieważ mnie frapują te kolorki, które widzimy na diagramie. Już wiem, co to jest czerwone. Domyślam się, co to jest niebieskie. To pewnie będzie ten sztambuch. Ale co to są te zielone i pomarańczowe? Zielony tekst nieskreślony w rękopisie, a usunięty z tekstu głównego edycji. To jest zielony. I teraz jeszcze jaki? Czyli sporo tego. Pomarańczowy. Ale chodzi o tutaj na końcu? Nie. Bo ten pomarańczowy, to są drobne, to są po prostu drobne skreślenia, żeby pokazać skalę tekstu, który był napisany na czysto ze skreśleniami. Są po prostu na ten, no taki ten beżowy. Znaczy chodzi tutaj o te takie, tak? A to, nie, to na dole, tak, to jest nieoryginalny, to jest tekst z kopii Januszewskiego. To powiem Państwu, że tutaj ta cała mozaika, to mi przyszła z, to jest taki pomysł ściągnięty z Manowicza, który robił mozaiki z okładek Timesa, po prostu układał obrazy i rzeczywiście z takiej wizualizacji, no na przykład to oddaje w sposób no, nieprawdopodobny. Mamy rękopis prawie od początku do końca z jakimiś opustkami i teraz co się z nim dzieje? Skreślone, wyrzucone, nieskreślone, wyrzucone, z innego rękopisu, prawda? Albo w ogóle do innego wyrzucone, także no ja się zafascynowałem tym Manowiczem i postanowiłem poprosić grafika Jana Pietkiewicza, który pięknie nam tę mozaikę zrobił. Ja mam jeszcze jedno pytanie do profesora Troszyńskiego, ponieważ w pierwszej wypowiedzi dzisiejszego wieczoru padło zdanie, że Samuel Zborowski zawsze był dla mnie punktem dojścia i się trochę zaniepokoiłem. Nie wiem, czy miało to być dojście w kategoriach eschatologicznych, ale gdyby nawet, to w jaki sposób pan profesor zamierza zmartwychwstać? To znaczy, co potem? Punktem dojścia w tym sensie, że moim takim polem zainteresowania, takim badawczego zainteresowania, polem niczyim do tej pory były wszystkie fragmentaryczne dramaty Słowackiego. W zależności od liczenia tego jest bardzo dużo, kilkanaście. Natomiast Samuel Zborowski jest, właśnie dlatego się do niego nie dotykałem, że wydaje mi się, że w nim jest jakiś klucz do całości i do odczytania tych wszystkich fragmentów, które nie są, które, to ja już tak intuicyjnie rzucam, nie są fragmentami prawdziwymi, tylko są jakimś ciągiem, który coś pokazuje, gdzieś dąży. Ja posługuję się taką metaforą, te dramaty są takie, dlaczego są niedokończone? Bo to już jest ostatni okres życia, tak jakby szedł taką enfiladą i zaglądał do pokoi na lewo, na prawo. Już nie może tam wszystkiego, prawda, a tu to, a tu owo, tylko cyk. I już załatwione, prawda, książę Michał Twerski, to. Po prostu to był już tylko czas na załatwienie pewnej sprawy, tylko krótki rzut oka w ten kąt. Ale sądzę, że ten właśnie ten ciąg, że można spróbować zobaczyć, dokąd to szło i co było i co było tym pustym miejscem na końcu, prawda? I wydaje mi się, że taki dramat prawie nie dokończony i niewykończony, że w jego konstrukcji można spróbować no, znaleźć jakiś klucz interpretacyjny do całości i dlatego no, nie chciałem tego dotykać, no, ale teraz cieszę się, że mamy to wydane i no, że może można go rozważać właśnie nie tylko jako to dzieło samo w sobie, ale również jako moment w twórczości i jako jego sens, jako klucza dla tej twórczości dramatycznej tych lat ostatnich. Dziękuję. Ja też mam pytanie do pana Marka Troszyńskiego. Kiedy pan czytał fragmenty Samuela Zborowskiego, no to trudno się pozbyć takiego uczucia, że ten tekst jest niezwykły, ale tę niezwykłość języka słowackiego bardzo trudno nazwać. Ja jej na przykład prywatnie nie potrafię nazwać, chociaż czuję, że to nie jest poezja, która miała prawo powstać w latach 40. XIX wieku, ale jednak powstała i
Mam do pana pytanie. Jak pan przeczytał Samuela Zborowskiego wiele razy, pewnie kilkadziesiąt razy albo kilkaset razy podczas pracy nad tą edycją, to czy pan dotarł do jakiejś tajemnicy, do zagadki, do czegoś, co tkwi w tym tekście? Właśnie chodzi mi o język słowackiego, co sprawia, że ten tekst właśnie nie miał prawa powstać w czasie, kiedy powstał. Gdzie jest jego tajemnica? Oczywiście, jak słyszymy, że gwiazdy szczekają, to się jakoś godzimy na to, że Słowacki tak pisał, ale to nie jest wszystko. Więc bardzo jestem ciekaw, czy pan po tych wielokrotnych lekturach tekstów Słowackiego, tekstu Samuela Zborowskiego, czy ma pan poczucie, że pan potrafi jakoś nazwać i określić niezwykłość tego języka na tle epoki, w której to dzieło powstało? No po pierwsze, tajemnicy się nie zdradza, a po drugie, no tego typu eksploracja tekstu, właściwie tekstu z rękopisu, no jest bardzo specyficzna. Ona wprowadza, znaczy pokazuje poza tymi gotowymi formami, pokazuje właśnie cały świat, cały horyzont wyborów, który tkwi pod tą warstwą, która była do tej pory wydana i którą każdy zna. Ja tu we wstępie do tego wydania przytoczyłem taką wypowiedź Marguerite Yourcenar, która z jednej z wczesnych powieści, która powiedziała, że że pisząc mam zawsze taki żal, że nie mogę zachować tych wszystkich skreślonych fragmentów, że w muzyce można grać akordami, słychać naraz wszystkie dźwięki, że one się układają. Natomiast tutaj muszę dokonywać wyboru, którego nie chcę dokonywać. Nie chcę dokonywać tej selekcji, dlatego że znaczenie tego wyrazu jest obrabowane z tego horyzontu wyboru, prawda? Bo i to jest właśnie to odkrycie Słowackiego, że jego horyzont wyboru nie jest horyzontem wśród wyrazów podobnych, bliskoznacznych, tylko idzie po napięciach, plus, minus. Że tam jest zawsze, jak chcę napisać czarne, to jest skreślone białe, prawda? Jak daleko, to blisko. Że tam zawsze mamy taką bateryjkę, mamy plus i minus. Że jak to czytać już te gotowe wersje, to oczywiście to bardzo często znika, ale to napięcie istnieje tam i ono istnieje właśnie w każdym tym wyrażeniu, które już czasami nosi tego ślady, dlatego że ta energia jest tkwi w autorze i ona w końcu prowadzi do jakiejś selekcji, ale wydaje mi się, że Słowackiemu też dobrze było przywrócić ten kontekst, właśnie te kolokacje, ten horyzont wyboru, który pokazuje nie tylko to gotowe dzieło, tylko dzieło, które jest wykonywane. To, co jest ta performatywność, prawda, że to dzieło rośnie i nie tylko rośnie w sensie takim artystycznym czy estetycznym, tylko jest nieustabilizowane pod względem ideologicznym, że on myśli tym dziełem i tam nie można szukać konsekwencji od pierwszego aktu, drugiego, trzeciego. To jest dzieło, którym się zapisuje myśl, która rośnie, która się zmienia i która jest inna. I inny jest, tutaj mamy rozmaite nazwy osób, które występują, prawda? Ale nawet Samuel Zborowski, który jest od początku do końca sobą, tym Samuelem Zborowskim, też rośnie i też się zmienia, prawda? Który z tego nagle staje się z takiego skazańca, z jakiejś takiej historii, nagle staje się takim obrazem Polski, prawda? Właściwie takim reprezentantem jakiejś ogromnej idei. No ale to też odżeglowałem, ale to jest bardzo trudno powiedzieć. Wie pan, no, ja muszę powiedzieć, że zawsze mając do czynienia z rękopisami Słowackiego, czy w Moskwie teraz wielokrotnie, gdzie byłem i czytałem ten odnaleziony przez profesora Głębockiego raptularz Słowackiego, w którym jest podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, która jest jedną z fantastyczniejszych rzeczy w literaturze światowej. Oczywiście czytam to z rękopisu, zresztą to się nawet da dobrze czytać i to jest strasznie trudno
powiedzieć o tym wszystkim, o tym co taka lektura z tekstu napisanego ręką autora daje czytelnikowi w porównaniu do tego, który ma równe literki w książeczkach oprawione. Tam jest cały kontekst życia, tak jak to też taki bardzo banalny i oczywisty przykład przytoczę też z tej podróży do Ziemi Świętej z Neapolu, gdzie pisze poeta, że może nie będę pisał, lepiej skręcić te kartki i użyć go do podpalenia cygara, a za parę kartek widzimy przypalenie takie od położonego cygara na kartce i tak to przypalenie idzie tam przez 3 czy 4 strony, no bo chwycił w końcu, się nie dopaliło, ale jest to. Po prostu mamy do czynienia nie... No właśnie, teraz i cóż, mamy wydanie, prawda, jest o tym cygarze, ale nie ma cygara, nie ma tego swądu, nie ma tego dymu. No ja lubię się tym delektować, ale nie wiem, chyba, no jestem rodzajem dziwaka czy dziwoląga. Różne mają ludzie. Przepraszam, ja chyba nie odpowiedziałem na pana pytanie. Ale się nie da, przepraszam. Ponieważ Marek zaczął od akordów, to ja na prawach również wydawcy źródeł powiem o pewnej impresji, jaka pojawiła się w mojej głowie przy pierwszej lekturze. To jest bardzo muzyczna edycja i zaraz postaram się to uzasadnić. Kiedy czytałem Zmagania, nie Słowackiego z Samuelem, a Troszyńskiego ze Słowackim, to miałem wrażenie, że uczestniczę w czymś, co ma muzyczne analogie. To jest jak Zmaganie Rymskiego-Korsakowa z Borysem Godunowem-Mussorgskiego i jeszcze później podobne zmaganie Szostakowicza z dwoma poprzednikami. To wydzielanie kolorystyczne, ta możliwość przenoszenia, odczytywania na nowo, zmieniania akcentów. Marku, to brzmi, to po prostu brzmi. Może zapachu cygara się nie czuje, ale melodię, no powiedzmy melodię sfer się tutaj czuje. To jest bardzo muzyczna edycja. I to jest właśnie chyba to, co w tej edycji jest najprzyjemniejsze i najbardziej nowoczesne. Na prawach człowieka, który wydaje źródła dyplomatyczne, chcę powiedzieć, że mogę tylko żałować, że tam się nic takiego ciekawego nie dzieje. Kłamią po prostu jak naoczni świadkowie. A tu takie marginalia do wykorzystania, taka przestrzeń do domysłu, klimat i zapach i nie tylko cygara. Bardzo dziękuję. To czas najwyższy, żebyśmy tej muzyki jeszcze chwilę posłuchali. Bardzo poprosimy o ostatni fragment. Błogosławiona jest ta, co się zowie między duchami Boga moje zdrowie. Błogosławiona łaską nad jej synem. Sen jego nawet tą pieśnią i czynem, przechodząc we śnie przed wstępne żywoty, do Boga idzie jako anioł złoty. A cóż, gdy ta pierś, co myślą zagrała, oblecze puklerz Anheuła Michała, gdy na koń czynu i cudu usiędzie, na barkach skrzydła rozepnie łabędzie, umalowane tęczami po końcach, w tarczy i w hełmie, jak w podwójnych słońcach, z kopiją w płomień Boż zakończoną i tak wyjedzie na łąkę zieloną i tak wystąpi jako anioł pański, jako myśl nowa obleczona w ciało. Na ten kwiatkami złoty łuk słowiański, o w ten czas kwiatki różne małe, łączne, o w ten czas perły na kwiatkach tysiączne, o w ten czas wonie z łąk różanych wstaną przed mieczem jego, przed twarzą różaną i rzeki cofną się srebrne w korytach, gdy przyjdzie wzorzy ducha i w błękitach. Lecz jeszcze nie czas, jeszcze przed nim stoją te sny, którego jako harfę stroją. Bardzo dziękuję. Ten fragment, jak państwo słyszeliście, był jakby taką zapowiedzią przyszłej apoteozy. I ja pozwolę sobie zakończyć przywołując fragment, do którego ciągle się odwołuję przy każdej nadarzającej się okazji, z nadzieją, że dzięki takiej pracy, jaką państwo wykonaliście, kiedyś nastąpi ten moment, a nigdy nie nastąpi taki moment, w którym
duch Juliusza Słowackiego usłyszy o smętny, o kochany, srodzość te oszukanie. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Państwu za przybycie.